Moja przygoda ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury rozpoczęła się 26 lat temu. 1 sierpnia pamiętnego roku przekroczyłam po raz pierwszy próg tej instytucji jako pracownik i ten dzień zaważył na mojej historii. I pamiętam ten dzień, tu było bardzo dużo ludzi. Cały czas ktoś przychodził, cały czas ktoś pytał się o coś. Oni rozmawiali o jakiejś imprezie, przygotowywali, ja byłam taka zaoferowana, że nie pamiętam, jaka to była impreza. Ale pamiętam, że cały czas ktoś coś wymyślał. Może zrobimy to tak, a może zrobimy to tak, a słuchaj, a może zróbmy to tak. I ta ciepła atmosfera i tak jakieś zaangażowanie w stronę drugiego człowieka tak bardzo mnie uderzyło w tej pracy. Jest godzina 15:50, oni siedzą dalej, rozmawiają, jest godzina 16:20, dalej siedzą, rozmawiają. Umawiają się na spektakl do Jedynie Zdroju, na festiwal teatru ulicznego. Myślę sobie, kiedy oni kończą pracę, bo wydaje mi się, że chyba pani dyrektor Małgorzata Branicka mówiła mi, że chyba pracują od 8 do 16, tylko w niektóre dni, jak są imprezy, to pracuje się w innych godzinach, a tutaj jakby końca tej pracy nie widać. Oczywiście bardzo mi się to podobało i chyba właśnie ta atmosfera i to, że oni byli tacy życzliwi, radośni, spowodowało to, że przez 26 lat tutaj w tym ośrodku kultury pracuję, ale też ten kontakt z drugim człowiekiem, to, że tworzymy tyle wydarzeń kulturalnych, że te wydarzenia jako zespół staramy się robić na wysokim poziomie i tak, żebyśmy sami też fajnie te wydarzenia spędzali, bo praca w ośrodku kultury to jest spędzanie dużo czasu razem. To powoduje taką fajną atmosferę, którą właśnie zapamiętałam z pierwszego dnia pracy, a historii, które tutaj przez tyle lat do opowiedzenia mam bardzo wiele. Taką pierwszą, która mi utkwiła w pamięci, to było spotkanie w ramach Salonu Poezji z Anną Milewską. Pani Ania Milewska, taka aktorka znana świdniczaną, też jako żona świętej pamięci Andrzeja Zawady, himalaisty, który do nas do Świdnicy w ramach Dni Gór często przyjeżdżał. Umówiłyśmy się na Salon Poezji, pani Ania dzwoni do mnie, tak, pani Halino, właśnie już zamówiłam taksówkę, zaraz będę wsiadała do pociągu, to jak już będę w Świdnicy, to się z panią skontaktuję. Po iluś tam godzinach pani Ania do mnie dzwoni, już nie była taka radosna, mówi tak, wie pani co, no zdarzyła się dziwna rzecz. Tak się spakowałam, że nie wzięłam nic, czym mogłabym się pokazać na scenie. Pierwsza chwila taka konsternacja dla mnie, ale myślę sobie, nie ma problemu, pani Aniu, poradzimy sobie. Wtedy już miałam projekt Alchemia Teatralna, miałam już taką małą garderobę. Mogłam jej zaproponować piękną fioletową bluzkę z jedwabiu i do tego czarną spódnicę i takie ręcznie robione korale. Pani Ania prezentowała się świetnie na scenie, bo najważniejsze było to, jak ona wspaniale potrafi interpretować wiersze. Strój to była druga jakby historia, ale sam fakt, że mogłam jej w taki delikatny sposób pomóc, że ona się lepiej poczuła, to było takie fajne doświadczenie. I potem oczywiście jak przyjechała do domu, zaraz do mnie zadzwoniła i powiedziała, pani Halino, bardzo dziękuję. Bardzo profesjonalnie zostałam w Ośrodku Kultury potraktowana i bardzo pani dziękuję za takie przyjęcie. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ja mam 1000 tych historii. Jak ja zacznę opowiadać, to po prostu Kamil, nie wiem, co ty będziesz mógł wybrać. W głowie mam ostatni nasz spektakl w ramach Alchemii Teatralnej, pokaz Sami Obcy, który odbył się niedawno, bo 22 września. I tą magię, jaką przeżyliśmy my, aktorzy, amatorzy i widzowie, to ta magia mi towarzyszy chyba cały czas w ciągu pracy i odnoszę wrażenie, że ta magia tworzy tą instytucję i wszystkim chciałabym tej magii życzyć i życzyć Ośrodkowi Kultury na kolejne lata tej właśnie magii, a wiem, że realizując projekt Alchemia Teatralna, młodzież za każdym razem mówi, że ta praca tak im się tutaj podoba, że przyjdą po mnie pracować, także wierzę głęboko, że ta instytucja będzie bardzo długo funkcjonowała i będzie miała bardzo dobrych przyjaciół.